Dzisiaj pokażę Ci, jak wykupić sobie własną domenę na własnego bloga. I dzisiaj wykupimy domenę, która nazywa się płatności wordpress.pl. Ta domena jest jeszcze nieaktywna, ale za chwilę będzie aktywna, bo ją wykupię. I teraz nazwę domeny musisz sobie wykupić. Dlaczego ja kupuję nazwę domeny? Bo mam tutaj wtyczkę do płatności online i chciałbym zrobić bloga o uruchomieniu płatności, o sprzedaży na blogu, wykorzystując do tego wtyczki do WordPressa. A więc jeżeli chcesz sobie wykupić własną domenę, to polecam Ci domeny z końcówką .pl, ponieważ są najbardziej popularne i najlepiej zapamiętywane przez ludzi. I tutaj mam, jeżeli sobie wejdziesz na blogu pracabezszefa.pl w kategorię domeny i serwery, to masz tutaj jeden wpis odnośnie najtańszych domen .pl, czyli jak oszczędzać pieniądze na rejestracji i odnowieniu domeny internetowej. I tutaj zauważ, mam przygotowany ranking najtańszych domen internetowych i tutaj mam domeny z OVH. Zauważ, że na pierwszym miejscu jest gnum.pl. Rejestracja domeny kosztuje 9,89, a odnowienie domeny kosztuje 39,99. Ja zrobiłem dokładny rekonesans tych rejestratorów domen i okazało się, według mnie, że OVH jest najbardziej zaufaną firmą. Jest dosyć długo już na polskim rynku i zauważ, jest ona na czwartym miejscu w moim rankingu. Odnowienie domeny internetowej kosztuje 40-64 zł. Chodzi o to, że co roku będziesz musiał odnawiać swoją domenę i koszt tego odnowienia będzie właśnie wynosił ponad 40 zł. I chodzi o to, żebyś uważał tutaj na drogich rejestratorów domen. Zauważ, że odnowienie domeny u innych rejestratorów kosztuje nawet 100 zł netto, a więc każdego roku możesz zaoszczędzić nawet 60 zł. 100 zł netto, a 40 zł netto to jest różnica 60 zł. Oszczędzasz 60 zł każdego roku. A więc ja sobie wykupię domenę płatności wordpress.pl. Dobrze, aby tu była fraza kluczowa, która jest też wyszukiwana przez ludzi. I wykupię ją właśnie w serwisie OVH. A więc przechodzę do serwisu OVH, aby wykupić domenę płatności wordpress.pl. Mam już tutaj konto założone, ponieważ przenosiłem inne domeny już do OVH. Przekonałem się, że jest to godny i sprawdzony serwis. Jeżeli chcesz sobie wykupić nową domenę, to tutaj masz domeny, rejestrację i transfer domen. I zarejestruj domenę. A więc klikamy tutaj tą opcję. I wyszukamy sobie naszą domenę płatności wordpress.pl. I tutaj jak widzisz płatności wordpress.pl jest dostępna. Możemy ją sobie tutaj zamówić. Płatności /wordpress.pl. Rejestracja jest możliwa. To oznacza, że ta domena nie jest zajęta i możemy ją zarejestrować. I przechodzimy dalej. Tutaj wybierzemy statyczne DNS-y, które są w cenie. Tutaj przechodzimy dalej. Tutaj mamy opcję, chcę zamówić domenę bez hostingu. No właśnie, chcę zamówić domenę bez hostingu, bo hosting, bo serwer wykupiłem w serwisie ehost.pl. Widzisz, mamy nawet potwierdzenie otrzymania wpłaty za serwer, a więc nie chcemy kupować hostingu, nie chcemy kupować serwera i przechodzimy dalej. Czyli zamawiamy domenę bez hostingu. I tutaj zauważ, opłata za rejestrację domeny za pierwszy rok kosztuje 9,99 zł netto. Czyli dokładnie tak jak pisało w moim rankingu, dokładnie tyle kosztuje rejestracja domeny za pierwszy rok. Widzisz? I w tym momencie przechodzimy do kroku dalszego, a więc mamy potwierdzenie rejestracji domeny. I tutaj jest opcja, jesteś nowym klientem, czy jesteś już klientem. Jeżeli jesteś nowym klientem, to zaznaczasz tą opcję i wypełniasz swoje dane osobowe, a jeżeli jesteś już klientem, to musisz się tutaj zalogować. Ja już jestem klientem OVH, dlatego tutaj podaję swój identyfikator i hasło. Podaję swój identyfikator i hasło i klikam dalej. A więc jestem już klientem, podałem swoje dane i klikam dalej. I tutaj mamy potwierdzenie właściciela.
Matwis24.pl Marek Duda, dudamarekmapa.gmail.com, to jest nazwa firmy. I przechodzimy dalej, tutaj nie ma nic ważnego. I tutaj jest bardzo ważny krok, jeżeli kupiłeś sobie serwer w innym serwisie niż OVH, to musisz tutaj wybrać konfigurację DNS, własne serwery DNS. I tutaj musisz wybrać opcję, wybierz własne serwery DNS, które będą wskazywały na serwer, który kupiłeś. Na tym serwerze zainstalujemy za chwilę bloga. A więc ja kupiłem, tak jak już Ci mówiłem, serwer w serwisie echost.pl i musimy sobie sprawdzić, jakie są DNS-y tego serwera. A więc możemy tutaj wejść do zakładki domeny i zauważ, tutaj masz serwery DNS. I tutaj kopiujesz sobie ten pierwszy serwer DNS, Ctrl-C, kopiuj i wklejasz pierwszy serwer DNS. Teraz przechodzisz ponownie do eHosta, tutaj gdzie kupiłeś serwer na eHoście i kopiujesz ten drugi DNS. ns2.ehost.pl i tutaj go wklejasz. Masz w tym momencie dwa serwery DNS. Tutaj mamy zatwierdzenie regulaminów, zapoznaj się z regulaminem i zaakceptuj go i przechodzimy dalej. I tutaj mamy potwierdzenie danych do przelewu. Płacimy, jak widzisz, 12,29 zł brutto. Możemy płacić przez PayU teraz i tak zróbmy. I znowu wybieram nazwę swojego banku. Ja mam konto w Interligo, loguję się do banku. Wykonuję przelew, opłata za domenę. I przechodzimy dalej. I tutaj ponownie przyszedł do mnie SMS potwierdzający przelew. I klikamy wykonaj. W tym momencie zrealizowałem opłatę za domenę. I tutaj mamy informację o transakcji płatniczej zarejestrowanej w systemie PayU. Dokonaliśmy opłaty za naszą domenę. Kliknijmy dalej. I przeszliśmy już do serwisu OVH. A więc wykonaliśmy opłatę za naszą domenę. I musimy poczekać, aż domena zostanie zarejestrowana. I musisz oczekiwać także na swoim mailu wiadomości potwierdzające zakup Twojej domeny. Około 5 minut później, po zakupie domeny, na Twój adres e-mail podany podczas zakupu domeny przychodzą dwa maile aktualnie. Jeden mail przychodzi z tematem automat. Wprowadzenie danych do rejestru domeny.pl, a więc wykupiliśmy sobie domenę z końcówką .pl. Szanowny abonencie, rejestrator OVH SAS wprowadził poniższe dane do głównego rejestru domeny.pl prowadzonego przez Naukowo-Akademicką Sieć Komputerową Instytut Badawczy NASK z siedzibą w Warszawie, ulica Wąwozowa 18. Jeżeli mają Państwo pytania w kwestii wprowadzonych danych, prosimy o bezpośredni kontakt z rejestratorem. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, możesz napisać maila na adres mailowy pomoc@ovh.pl i przechodzimy do kolejnego maila. Tutaj mamy fakturę. Możemy ją wydrukować z podanego adresu. Możesz ją pobrać sobie na dysk komputera i oczywiście możesz zrobić z nią co tylko zechcesz. Ok, więc w tym momencie pokazałem Ci, jak wykupić sobie własną domenę w serwisie OVH. A w kolejnym kroku pokażę Ci, jak zainstalować bloga WordPress na własnej domenie i na własnym serwerze.